witamy Państwa na krótkiej konferencji Komitetu Społecznego do zbierania podpisów Stać dla Nowego Dworca w Koszalinie. Szanowni Państwo, zdecydowaliśmy się na taką krótką dzisiaj konferencję po wczorajszej wizycie pana premiera Morawieckiego w naszym mieście. I chcielibyśmy tutaj oznajmić, że cieszymy się, że nasz komitet przynosi w jakiś sposób tutaj dobrą nowinę, że nasze działania budzą respekt władzy i spowodowaliśmy, bo tak się czujemy, że spowodowaliśmy, że mówi się już o dworcu. Wskazuje się, że dworzec PKP będzie remontowany. Czyli w związku z powyższym jesteśmy z tego niezmiernie zadowoleni, że dyskusja jest, że działania nasze przynoszą efekt, ale chcemy oznajmić, że nadal nie przestajemy, ponieważ wczorajsze stwierdzenie pana premiera kompletnie nas nie przekonało do tego, że będziemy mieli ten dworzec, ponieważ wcześniejsze również wystąpienie i na portalach społecznościowych pana posła